Cześć, witam was serdecznie na mojej liście top 10 najbardziej oczekiwanych gier targów Essen. Będą to tytuły naprawdę różne gatunkowo, od małych gier do dużych gier, zagraniczne, polskie. Ogólnie rzecz biorąc będą to pozycje, które chcę zobaczyć, chcę kupić, chcę pozyskać, cokolwiek. Takie, które mnie najbardziej po prostu interesują. Na liście nie znajdziecie tych pozycji, które po prostu już albo mamy w swojej kolekcji, albo już testowaliśmy, czyli nie będzie Sighta, nie będzie Kraj Havoka, no nie będzie w ogóle tych pozycji tegorocznych, które gdzieś tam już właśnie widziałem i wiem, czego się po nich spodziewać. I co? I oczywiście nie mogłem się powstrzymać, żeby była jakaś rezerwa, czyli kilka gier, które się nie zmieściły na liście, kilka gier, które wiem, że wyjdą w języku polskim, więc jakby nie będę ich pewnie kupował na targach, tylko po prostu poczekam, aż już będą w Polsce, także to też będą takie gry na liście, ale ogólnie rzecz biorąc będę chciał w niej już zagrać i je przetestować. Pierwsza gra na rezerwie to już jest pozycja, której tak naprawdę na targach nie będzie, ale będzie ona do kupienia w dzień rozpoczęcia targów. To jest Mechs vs Minions, czyli gra w świecie League of Legends. Ona będzie kosztowała $75. Jak mówiłem już wam o tym troszkę w podsumowaniu miesiąca. Macie ogromne pudło wypchane figurkami i jest to kooperacyjna gra z elementami czasu rzeczywistego na pozyskiwanie kart akcji, więc macie też programowanie swoich akcji. Ogólnie rzecz biorąc musicie wykonywać pewne cele na planszy, musicie pokonywać te miniony, które są słabe, ale jak jest ich więcej, to mogą wam zrobić dużą krzywdę. Także gra jest ciekawa, jest chyba takim największym hitem ostatnich, nie wiem, 2-3 miesięcy powiedzmy. Wszyscy w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, ci co już dostali swój egzemplarz, to się po prostu z tym bardzo, kolokwialnie mówiąc, podniecają. Także dla mnie to jest fascynujące, że i eurogracze, i amerytyraszowcy wszyscy są zadowoleni, więc koniecznie będę chciał sprawdzić. Pewnie w dzień startu targów Essen zamówimy tę grę. Druga gra na rezerwie jest to pierwsza polska produkcja, jaka się ukaże. Jest to Capital, czyli gra o budowie Warszawy. Ja jako lokalny patriota koniecznie chcę to sprawdzić. Odbudowa Warszawy nie do końca tam spełniła moje oczekiwania, ale Capital, przynajmniej z okładki, z komponentu, wygląda kapitalnie. Będziecie mieli małe syrenki warszawskie. Zdaje się, że do oznaczania punktu zwycięstwa i ma to być gra kafelkowa z jakimś draftem kafelków, więc to będzie coś pewnie a la Suburbia może. Każdy pewnie będzie budował jakąś może swoją dzielnicę, albo będzie budował razem miasto. Mało informacji na ten temat się znalazło, na razie mnie zafascynowała okładka, zafascynował temat, autor tej gry już zrobił CV, Cywilizację, kilka innych polskich produkcji, także już moje zaufanie ma, bo to są po prostu bardzo przyzwoite gry i mi się wydaje, że Capital to będzie na pewno jedna też z ciekawszych pozycji. Następna na rezerwie jest to gra Dreams, czyli taka gra, w której będziecie wcielać się w bogów, którzy układają konstelacje gwiazd na niebie i każdy z graczy poza jednym będą znali wzór, jaki macie ułożyć. Jedna osoba nie będzie wiedziała i będzie musiała blefować, że wie, co układa. I będziecie z różnych elementów układać sobie te niebo nocą z gwiazd i będziecie musieli się dowiedzieć, kto jest tym kretem, kto nie wie tak naprawdę, co układać. Koncept zdaje się, że już był w pewnej grze planszowej już kilka dobrych lat temu, ale sam wygląd, sam temat tej gry totalnie jakoś mnie tak zachwyca, że koniecznie będę chciał to sprawdzić. Tak jakby gra o jakichś marzeniach sennych czy o gwiazdach, to totalnie odjazd i sama tematyka mnie zachęca do przetestowania. No i teraz przechodzimy do numeru 10, jest to Raise Your Goblet, czyli gra imprezowa, gdzie każdy z graczy będzie miał swój kielich i będziemy władcami, którzy spotykają się na jakimś zjeździe takim rycerskim i w swojej turze będziecie mogli albo zatruć kielich jakąś trucizną, albo wrzucić tam otrutkę do kielicha, albo pozamieniać kielichy na stole. I to jest wręcz wspaniałe, że jakby tak ciekawa tematyka została dana i komponenty. Tam będziecie mieli fizycznie kielichy, którymi będziecie się wymieniać w czasie stołu. No i jak zwykle jakby konkretnych zasad jeszcze jakby nie czytałem, nie zapoznawałem się z nimi, ale wygląda na totalnie odjechaną zabawę i na pewno będę chciał sprawdzić. Mój numer 9 jest to druga polska pozycja na tej liście, czyli wydawca Red Imp i Martians Story of Civilization. Już niektórzy recenzenci rzucali okiem przy okazji kampanii na Kickstarterze i ja niestety jeszcze się na to nie załapałem, ale na pewno na targach będę chciał tam podejść do chłopaków i w czystym języku się porozumiewać i sprawdzić tę pozycję, bo wygląda ciekawie. Tematyka Marsa to wiadomo gorący temat.
Autor gry, który wcześniej zrobił Ahaję, Pana Lodowego Grodu, też to jest na pewno dla mnie bardzo zachęcające. Ogólnie rzecz biorąc, gra zapowiada się bardzo dobrze i będę chciał ją sprawdzić. Także to jest mój numer 9. Numer 8 jest to mała gra karciana HMS Dolores. To będzie taka gra na podstawie papier, nożyce, kamień, tylko na sterydach, jak to się często mówi. Czyli jakaś mechanika, wiecie, prosta, że ten wygrywa z tym, zbieranie kart. Ogólnie rzecz biorąc, przepiękne grafiki mojego ulubionego autora grafik, czyli tego Vincenta Dutrouxa, wydaje mi się, że tak się nazwisko tego Francuza czyta. No i gra ukaże się w Polsce dzięki Grannie, także będę czekał pewnie już na polską edycję, żeby tam specjalnie przepłacać na targach, bo one zawsze są dużo droższe, te gry. No ogólnie rzecz biorąc, co? No ja jestem dużym po prostu fanem twórczości tego autora. No jeżeli tak pięknie te karty wyglądają, że aż się chce po prostu przetestować, aż chce się zagrać, i tym bardziej wszystkie gry zazwyczaj na tych motywach, wiecie, kółka i krzyży, czy ostatnio statku grałem w Kapitana Sonara. Ogólnie jak bierze się klasyczną mechanikę i coś się dodaje, żeby to była nowoczesna planszówka, zazwyczaj wychodzi to świetnie, więc mam duże nadzieje co do HMS Dolores. Mój numer 7 jest to Colony, czyli gra od Teda Aspacha, autora Suburbii i też Zamku Szalonego Króla Ludwika. Jest to gra w taki klimat science fiction. To jest bardziej gra kościana, gdzie pozyskujecie kafelki do swojego takiego tableau. Czyli to troszkę podobno, z tego co słyszałem, jest na motywach może Dominiona, gdzie budujecie troszkę swoją talię, kombinujecie, ale wszystko jest jakby grą kościaną. Tak więc macie różne rodzaje kości, jeden silniejszy, jeden mocniejszy. Ogólnie rzecz biorąc, budowanie swojego silniczka graficznie przedstawia się naprawdę całkiem nieźle. Także na pewno mimo że temat nie jest tak mocny jak pewnie na przykład Suburbii, ale mimo wszystko na pewno jest do sprawdzenia. Także Colony to jest mój numer 7. Mój numer 6 jest to Harry Potter Hogwarts Battle, czyli gra pierwsza chyba taka poważna planszówka ze świata Harry'ego Pottera. Moja żona od dzieciństwa jest praktycznie ogromnym fanem Harry'ego Pottera. Ja dopiero jak ją poznałem, to gdzieś tam się zapoznawałem z książkami, z filmami. Na tym etapie też lubię to uniwersum. Jest to gra taka, delikatnie mówiąc, oparta na systemie Legacy, ale takie, które będziecie mogli ogrywać kilka razy. Czyli będziecie grali scenariusze różne z różnych filmów, książek o Harrym Potterze, i będziecie w każdej misji dostawać nową paczkę kart i wtedy rozwijacie swoje umiejętności, macie nowe zaklęcia i to jest fajne, tak? Że możecie widzieć ten rozwój fabuły, rozwój swoich umiejętności, a jednocześnie będziecie mogli później zapakować to z powrotem do swoich pudełeczek z kartami i później na przykład znowu zagrać całą fabułę. Także budowanie talii, wydaje mi się, że ciekawa mechanika graficznie, to są głównie kadry z filmu, z tego co widziałem, ale to ja to przeboleję, jeżeli będzie wyczuwalny klimat Harry'ego Pottera, to ja na pewno będę zainteresowany. Także to jest mój numer 6. Numer 5 jest to Adrenaline, czyli gra, która ukaże się niedługo dzięki wydawnictwu Rebel. Na razie na targach będzie czeskiego wydawnictwa CGE. Jest to gra reklamowana jako FPS na planszy, czyli First Person Shooter, znany z gier komputerowych, czyli chodzicie z bronią i strzelacie do innych. No to jest taki FPS, myślę, mocno naciągany, bo tam jednak chodzicie figurkami po planszy i gdzieś tam dynamicznie strzelacie do siebie, ale z FPS-a to ma to, że zbieracie bronie, które jakby na kartach są przedstawione jako tak broń, jak widzicie właśnie w FPS-ach, tak? Czyli widzicie tylko swoje ręce i tą broń przed sobą i to jest wasza karta broni. I to ma być właśnie bardzo taka żywa, dynamiczna, szybka gra, która jednocześnie daje dużo głębi przez te różne bronie, które zbieracie na polu bitwy. Czyli macie jakieś, nie wiem, powiedzmy bazukę, która gdzieś tam duże obrażenia na jakimś terytorium zadaje. Macie railguna, który strzela gdzieś przez ściany. No ogólnie rzecz biorąc, ma to być właśnie taki deathmatch na planszy i zdecydowanie Adrenaline wpadł mi w oko. Tam widziałem, że pojawiają się już informacje na temat samej mechaniki dosyć późno, bo targi już są lada chwilę, a dopiero gdzieś tam odkrywają karty, jak to w praktyce wygląda i na pewno dużo osób będzie chciało w to zagrać. Mój numer 4 jest to Bloodborne, czyli gra na podstawie gry z PlayStation. Jest to karcianka od Erika Langa i to ma być też taka szybka gra karciana w jakieś takie
zgadywanie, co inne osoby zagrają, czyli pojawia się potwór na środku planszy, jakaś karta potwora z umiejętnościami specjalnymi, a każdy z graczy jednocześnie zagrywa karty na środek, żeby zobaczyć, jakie zadajecie obrażenia, czy się leczycie i co robicie, tak? Ten potwór zadaje wam obrażenia i ogólnie rzecz biorąc osoba, której uda się zabić tego potwora, dostaje znaczniki krwi, tak? Które są jednocześnie punktami zwycięstwa. I żeby zachować te punkty zwycięstwa, musicie tak jakby spasować i sobie zachować te punkty, albo ewentualnie ryzykować nadal walczyć i ryzykować, że stracicie te punkty, które uzbieraliście w czasie gry. Więc w teorii gra się wydaje bardzo ciekawa, ale z tego, co widziałem na recenzjach, to niestety to wygląda średnio chyba. Graficznie wygląda fajnie, bo to sposób grafika z gry komputerowej. Eric Lang do tej pory chyba mi nie zawiódł w żadnej grze, także ja jestem zainteresowany. Zajmuje to dosłownie chyba pół godziny, więc to też jest na pewno na duży plus. Także dużo tych plusów się pojawia i mnie właśnie zadziwia, że recenzje są takie mieszane. Także ja lubię tak zawsze iść pod prąd, samemu sprawdzić, samemu przetestować, bo były to duże oczekiwania dla mnie wobec tej gry, więc na pewno będę chciał sprawdzić. Mój numer 3 jest to Vast. Vast jest to gra bardzo mocno asymetryczna. Ogólnie rzecz biorąc, klimatycznie znajdujecie się w jaskini. I każdy z graczy ma rolę innej postaci. Jedna osoba jest rycerzem, inna osoba jest smokiem, inna osoba jest goblinami, jedna osoba gra samą jaskinią, co jest ciekawe, a jeszcze jedna osoba gra złodziejem. I każdy ma za inne zadanie. Na przykład smok musi zjadać gobliny, wojownik, czyli rycerz ma zabić smoka, smok chce uciec z jaskini, jaskinia chce ogólnie zawalić całą jaskinię razem ze wszystkimi bohaterami, ogólnie rzecz biorąc układa tunele przed innymi graczami. Złodziej ma za zadanie tak naprawdę okradać wszystkich innych z punktów jakby ze złota, z artefaktów, innych rzeczy i uciekać z jaskini jakby z tymi artefaktami. Także gra wygląda po prostu kapitalnie. Tylko ja mam właśnie duże obawy, jak to będzie szczególnie z balansem, bo rzadko się zdarza, żeby gra była cała jakby aż tak asymetryczna, żeby każdy robił całkowicie coś innego i każdy miał inne akcje. Co ciekawe, Vast już znajduje się na naszej półce, także za jakiś czas, jak uda nam się porządnie ograć, bo ta gra wymaga moim zdaniem porządnego ogrania, żeby przynajmniej każdym bohaterem przynajmniej raz zagrać. Po prostu dam znać, jak to wygląda w praktyce. Dla mnie to jest świetna, ciekawa gra. Od razu sam pomysł mnie kupił, także na pewno będę chciał to porządnie przetestować. Numer 2 jest to gra, której nie będzie jeszcze do kupienia na targach Essen, ale będzie można ją przetestować. Jest to bardzo taki ambitny projekt, jest to Gloomhaven, czyli gra, która była na Kickstarterze, ufundowała się z ogromną górką i to jest taka ogromna gra fantazy, przeżywanie przygód. Macie mapę świata, możecie do różnych miejsc chodzić, różne zadania wykonywać. System walki jest troszkę, powiedzmy, wygląda jak może w Descencie, czyli że też macie udział tam zagrywania kart, jakaś taka heksanoidalna plansza, gdzie przesuwacie się i walczycie, ale ogólnie ma być tu bardzo dużo klimatu, dużo jakby opowiadanych historii. Nie wiem jeszcze na ile ta gra będzie regrywalna, czy to będzie jakiś motyw troszkę legacy, że już na stałe, jak odwiedzicie jakieś miejsce, to już nic więcej tam nie spotkacie. Ogólnie to będzie ogromne pudło. Ja słyszałem, że one dobre kilka kilo waży i ja bym chętnie tę grę kupił, ale ona jest bardzo droga i nie jestem pewien, czy tak ambitny, duży projekt po prostu się uda. Dlatego chciałbym na targach Essen zobaczyć tę grę, usiąść, zobaczyć, na czym to polega, posłuchać autora, co on ma do powiedzenia na ten temat i wtedy ewentualnie sobie zamówić, bo będzie można tam od razu u nich zamówić, mimo że na Kickstartera już jakby nie zdążyłem, ale będzie można zamówić właśnie na stoisku wydawnictwa. Także to na pewno wygląda ciekawie. I mój numer jeden najbardziej oczekiwana gra jest to Innis albo Ainis, niezależnie jak to jest, każda osoba z innego kraju to inaczej wymawia. Jest to gra od wydawnictwa Matagot, czyli wydawnictwa odpowiedzialnego za Cyklady, za Kemeta. Jest to kolejna gra z figurkami na planszy. Klimat jest totalnie przedziwny, bo widzicie, wcześniej była Grecja, później był Egipt w Kemecie, teraz macie z kolei Anglię, chyba z jakichś bardzo starych czasów. I plansza jest bardzo specyficzna, bo każdy zaczyna na swojej jakby ziemi i wszystkie kafelki macie obok siebie. Więc ta walka jest tak bardzo jakby szybko zachodzi i każdy ma inne jakieś zadania do wykonania na planszy, czyli musicie na przykład być obecni na kilku terytoriach, ale to jest ciekawe, że możecie razem z przeciwnikiem być na tym terytorium, więc walka wygląda w ten sposób, że spotykacie się, odpalacie walkę.
I później walczycie do momentu, aż obydwoje gracze zgodzą się, że już nie chcą walczyć, tak? Czyli możecie taki jakby pewien rodzaj rozejmu zawrzeć. Macie tam walkę właśnie przez zagrywanie kart i ogólnie rzecz biorąc te karty mają kluczową rolę, że chcecie ich mieć jak najwięcej. Także jest tam jakiś taki aspekt troszkę negocjacyjny, mi to troszkę odrobinę pachnie Cosmic Encounter może, że jest motyw, że możecie na jednej tam planecie, czy akurat tutaj jednym terytorium razem przebywać. Co? Tak jak Matagot przyzwyczaił, macie świetne wykonanie, bo macie figurki, ładne kafelki, duże pudełko, grafika jest przedziwna, bo na sama okładka jest taka średnio zachęcająca, ale jak zobaczyłem karty, jak wyglądają, jest to taka grafika, która gdzieś tam uruchamia myślenie, uruchamia wyobraźnię, bo macie tam karty bogów, które wyglądają totalnie na jakieś, kurcze, nie wiem, jak po jakichś środkach odurzających, że kolorowe, dziwne, specyficzne. Nie no, gra zrobiła na mnie duże wrażenie. Lubiłem Cykladę, lubiłem Kemeta, więc wydaje mi się, że Ainis też będzie grą, która mnie zachwyci. Będę chciał po prostu już na targach ją sobie kupić, przywieźć, przetestować. No i pewnie wam pokazać. No i to była lista moich 10, a nawet można powiedzieć 13 gier, które gdzieś tam szukam na targach Essen. Oczywiście ich jest dużo więcej, ale to są takie podstawowe gry, które gdzieś tam sobie zapisałem na liście, które będę chciał po prostu ogrywać, odwiedzać te stoiska. No i oczywiście już po targach dam wam znać, podejrzewam, że na Facebooku będzie fotorelacja, jak w praktyce to wszystko wyglądało. No i na chwilę obecną to będzie wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, jakąś grę pominąłem, którą jakby wy byście chętnie sprawdzili, no to oczywiście dajcie znać. A na chwilę obecną dzięki wielkie za poświęcony czas, do następnego, hej.